Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku programu Mazowsze Powiat Płock. Dzisiaj porozmawiamy o dofinansowaniu na y, zabytki, y, jeżeli chodzi o remont, y, konserwację. A moim i państwa gościem jest pan Marszałek Adam Struzik. Witam, panie Marszałku. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy o y, dofinansowaniu na y, zabytki. Można powiedzieć, że y, mała rzecz, ale jednak y, potrzebna. No nie taka mała Pani redaktor, dlatego że gdybyśmy spojrzeli na Mazowsze, to powiedziałbym, że mamy tysiące, tysiące jeszcze miejsc, które wymagają rewitalizacji, odnowienia, często uratowania i mówimy tutaj nie tylko o obiektach zabytkowych, budowlanych, budowlach, dworkach, starych kamienicach czy kościołach, ale też o drobniejszych miejscach, takich jak, nie wiem, kapliczki, ale też zabytkowe obiekty ruchome, obrazy czy malowidła ścienne, więc Mazowsze jest bardzo bogate w, generalnie w zabytki. Bardzo wiele udało się żuratować. No, trzeba mieć też świadomość, że ponad 90% tych zabytków to są obiekty sakralne. No, tak to się ułożyło w naszej historii, że na przykład zamki zostały w dużym stopniu w XVII wieku zniszczone Znaczymy. przez najeźdźców, przez Szwedów. Ale mamy też te, te zamki, prawda, chociażby Zamek Ciążąt Mazowieckich w Ciechanowie czy czy zamek w Liwie czy zamek w Czersku. Więc oczywiście my przez całe 20 ostatnich lat, jak tylko funkcjonuje samorząd województwa, bardzo intensywnie staramy się ratować to dziedzictwo kulturowe, historyczne. Robimy to z różnych środków głównie oczywiście z pieniędzy własnych, ale też ze środków europejskich, i właściwie przez ostatnich 15 lat, w każdym programie operacyjnym województwa mazowieckiego, były zawarte pieniądze na rewitalizację zabytków. No, dzięki temu kilkaset obiektów udało się uratować. No, mogę podać tutaj przykłady, chociażby Katedra Płocka, która przy co najmniej kilkanaście elementów z tych rewitalizowanych było sfinansowanych. Czy to z pieniędzy europejskich, czy z pieniędzy wprost samorządu województwa. No ale Fara też y, Płocka, która tutaj była takim dużym beneficjentem. no małochowianka, która została wyremontowana dzięki środkom europejskim, to dzisiaj jest perła, prawda? I y, y, y wnętrza jej, i zewnątrz. No, mamy tutaj do czynienia z olbrzymim sukcesem. No ale nie tylko no Ale w Płocku też musimy przypomnieć, powinniśmy przypomnieć chociażby synagogę, która teraz jest siedzibą Muzeum Żydów Mazowieckich. I właściwie ilebyśmy rzeczy nie dotknęli, no to tutaj widzimy olbrzymią poprawę, olbrzymi postęp. No ale też pomagamy mm. prywatnym właścicielom w rewitalizacji kamienic, bo często są to obiekty tak zdewastowane, że bez wsparcia ze środków publicznych nie są w stanie ci nawet właściciele odremontować tego. Pałac w Sanikach również y, został, y, w sumie chylił się ku upadkowi, został ładnie odremontowany z, z dofinansowania. Dzisiaj wygląda pięknie i dobrze funkcjonuje. No tak, mamy tam Europejskie Centrum y, Kultury, Artystyczne, y, które y, przyciąga bardzo dużo ludzi, bo mamy też piękny amfiteatr, to muszę koncertową, więc oczywiście niedziela Sanicka, ale też praktycznie każdego tygodnia, w weekendy, jest tam pełno odwiedzających, pełno ludzi i są bardzo atrakcyjne wydarzenia kulturalne. Także generalnie kultura, a zwłaszcza też tak jak Pani powiedziała, rewitalizacja naszych zabytków, naszego dziedzictwa, i to z takich elementarnych naszych działań ten program, który uruchomiliśmy ostatnio tutaj chociażby takie małe granty no małe no, no pewnie dla niektórych są to duże granty bo jeżeli mówimy o 200 tysiącach na przykład dofinansowania, bo ten ten program takie możliwości dawał do 200 tysięcy no pomagał ratować wiele obiektów wiele obiektów ruchomych nieruchomych Małe kościółki, czy, 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 czy malowidła ścienne, więc naprawdę to jest bardzo mm, oczekiwany program. No, zawsze mamy oczywiście trzy razy czy cztery razy tyle wniosków niż nasze możliwości finansowe są, no ale wytrwali, cierpliwi y, powinni bardzo konsekwentnie y, składać te wnioski i y, y, walczyć o to, żeby no, uratować te y, obiekty, w których są dysponentami. Jak to wyglądało y, w tym roku, bo y, kwota dofinansowania wynosiła 6 milionów złotych. Ile z tego otrzymał subregion Płocki i ile inwestycji zostanie zrealizowanych? No, kilkanaście inwestycji zostanie tutaj zrealizowanych. Staramy się, żeby to mniej więcej równolegle było rozłożone na y, Mazowszu. Kilkanaście inwestycji będzie w subregionie Płockim. Myślę, że około ponad około gdzieś milion dwieście, milion trafi tutaj do tego, do tego subregionu. Co do zasad tego programu, no to mogli tam składać wnioski, czy to samorządy, czy to parafie, ale też indywidualni, prywatni właściciele, więc tutaj mamy pełen zakres dostępności. Oczywiście wniosków było na prawie 20 milionów złożonych, no więc oczywiście to nie wszyscy po pierwsze otrzymali. No też musiała niestety czasami nastąpić redukcja wysokości tego wsparcia, no ale staramy się jak największą ilość objąć pomocą, więc proszę się nie dziwić, że no niektórzy są rozczarowani, ale. No nasz budżet też jest, ma określone ograniczenia, ograniczenia i, i, ale będziemy to kontynuować. Jeżeli tylko dochody Mazowsza w następnych latach będą dobre, to będziemy bardzo konsekwentnie utrzymywać tę kwotę, a mo, może nawet ją zwiększać. Także y, proszę Państwa o wytrwałość i o to, żeby takim gospodarskim ortiem patrzeć i pilnować terminów, składać wnioski. No później je dobrze realizować i dobrze rozliczać, bo też jest ważne, żeby nie popadać w kłopoty, bo można oczywiście y, tę pomoc uzyskać, ale trzeba pamiętać, że trzeba ją bardzo precyzyjnie, zgodnie z zasadami y, gospodarowania środkami publicznymi, rozliczyć. Czyli trzeba po prostu być cierpliwym, nie tracić nadziei? Tak jest. No i oczywiście mieć taką wizję uratowania swojego y, obiektu, swojego y, nie wiem, kościoła, dworku, kamienicy. Bardzo konsekwentnie dążyć do tego. Panie Marszałku, warto też powiedzieć o sukcesie portalu Wrota Mazowsza, bo jest się czym chwalić, nie ukrywajmy. No tak, to Wrota Mazowsza to jest portal, który budujemy właściwie od początku naszego województwa, bo e, dziś od roku 2001 rozpoczęliśmy ten proces. No, żyjemy w świecie e, informacji, żyjemy też w świecie coraz bardziej wykorzystywanych technik e, komunikacyjnych, informacyjnych. Wrota Mazowsza to jest taki portal. Zachęcam do tego, aby państwo tam zajrzeli, na który po pierwsze ma zawiera cały system informacji przestrzennej, czyli bardzo wiele, kilkaset baz różnych danych. Tak? Można, na przykład, zabytki, pani mówi, możemy znaleźć tam zidentyfikowane i zlokalizowane zabytki. Ale portal Wrota Mazowsza to również jest portal, w którym we współpracy z naszymi partnerami, samorządami gminnymi, powiatowymi, a w sumie ponad 300 jednostek samorządowych przystąpiło do tego programu, budujemy całą administrację elektroniczną, tak zwaną e-administrację. Polega to na tym, że szereg usług można już dzisiaj realizować, nie przychodząc do urzędu. Tylko szereg można też y, po prostu załatwić drogą elektroniczną. Ale mało tego, część y, organizacji pracy y, samorządów gminnych, powiatowych, samorządu wojewódzkiego, y, y, urzędów y, też jest y, już zinformatyzowana. Y, ten, y, dobre udogodnienia. Tak, ten portal jest bardzo y, otwarty. No, trzeba pamiętać, że to jest y, duże przedsięwzięcie, bo mówię kilkuset partnerów i w takim prestiżowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską zdobyliśmy drugie miejsce, co ciekawe pierwsze miejsce zdobyła Belgia, ale jako kraj, a my jako Mazowsze, prawda, tutaj drugie miejsce. Belgowie robili, przedstawiali taki portal dotyczący e-zdrowia. My też oczywiście budujemy w tej chwili taki system e-zdrowie, zresztą chcemy nawiązać kontakt z Belgami po to, żeby też skorzystać z ich doświadczeń. A wracając do naszego sukcesu, no drugie miejsce w wymiarze europejskim, kiedy było zgłoszonych prawie 70 różnych aplikacji z różnych krajów, z różnych regionów, no jest absolutnym sukcesem naszego, naszego województwa. Zawdzięczamy to bardzo dobrze funkcjonującym, funkcjonującym departamentowi Właśnie informatyzacji i geodezji, zwłaszcza panu Krzysztofowi Mączewskiemu, pani Ewie Janczar, to są co ciekawe geodeci, ale jednocześnie ludzie, którzy właśnie w tym świecie, to są no, no geodezja musi być związana z informatyzacją. Tak. Zresztą te wrota Mazowsza też zawierają szereg elementów, właśnie tak jak powiedziałem, przestrzennych czy identyfikacyjnych. Na przykład w obrocie nieruchomościami, czy w gospodarowaniu nieruchomościami, czy w identyfikacji nieruchomości. Więc to jest bardzo taki pomocny do zarządzania przestrzeniom portal, a jednocześnie bardzo użyteczny, otwarty i w takiej kategorii, właśnie otwarcia dla obywateli, dla przedsiębiorców, zdobył to drugie prestiżowe miejsce. I bardzo jesteśmy z tego dumni. Czyli ogólnie podsumowując, portal Wrota Mazowsza. Nie tylko można w nim znaleźć wszelkie informacje, ale także załatwić różne sprawy, co jest dużym udogodnieniem dla ludzi. Dokładnie tak. Szereg usług można zrealizować drogą elektroniczną. Można na przykład pobrać różnego rodzaju. Mapy, czy, czy, jeżeli chodzi o tą komunikację między jednostkami samorządu terytorialnego, szereg spraw można załatwić na poziomie urzędu. No niektóre opłaty na przykład. Nie potrzeba już, tak powiem, chodzić do urzędu i, i wypełniać osobiście tam różnych przelewów, druków. Można to zrobić drogą informatyczną. Dziękuję Panie Marszałku za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejnego gościa w programie Mazowsze Powiat Płock.